Historycznie chrześcijanie zawsze sprzeciwiali się aborcji. Można to zobaczyć u ówczesnych ojców Kościoła. Pochodzi to od Tertuliana, którego datuje się od 145 do 220 roku po Chrystusie. I Tertulian pisze w to w swojej Apologii, rozdział 9. Przeszkodzenie narodzinom jest po prostu szybszym zabiciem człowieka. Nie ma też znaczenia, czy odbierasz życie, które się urodzi, czy zniszczysz to, które się zbliża do narodzin. To jest człowiek, który ma się nim stać. Masz owoc w jego nasieniu. Widzimy więc już tutaj, że w tym bardzo wczesnym okresie w rzeczywistości chrześcijanie zawsze sprzeciwiali się aborcji. Ale tutaj Tertulian wyjaśnia, że chrześcijanie są znani z jednej rzeczy, a mianowicie z tego, że nie mordują dzieci w łonie matki ani poza nim. Innymi słowy, chrześcijanie są przeciwni aborcji i dzieciobójstwu, a więc historycznie zawsze było to stanowisko Kościoła chrześcijańskiego. Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia, a odebranie tego życia jest morderstwem, a zatem i grzechem. Jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którym stoi dziś Kościół chrześcijański, nie jest to, że nie jest on odpowiedni nie pod względem kompromisu, ale fakt, że nie jest on odpowiedni w korespondencji ze światem zewnętrznym. A to, moim zdaniem, jest ogromna porażka, nie tylko w kościołach, ale także w wielu naszych instytucjach. A mianowicie, że mówimy chrześcijanom, że obrażanie ludzkich uczuć jest obraźliwe. A przecież prawda ze swej natury jest obraźliwa. Jezus obrażał mówieniem prawdy wszystkich, a jeżeli nie potrafimy komunikować się i skalować bariery językowej oraz wiedzieć, jak zwracać się do świata poza Kościołem, komunikując Ewangelię bez kompromisów, Kościół stanie się wyspiarski i odłączony od świata. I dlatego zaczynasz widzieć wiele zamykanych kościołów i zamykanych instytucji dydaktycznych. Musimy być odpowiedni i nie możemy przepraszać. Za to musimy mówić prawdę.